Cześć ludziska, witajcie. Mam nadzieję, że majóweczka mija wam zacnie. Ja zaraz po tym nagraniu idę odpalać grilla, bo jak inaczej, prawda? Okej, no to co zobaczymy w LCMC na Twitch w tym tygodniu? Dzisiaj rozpoczniemy od Fallout 4. Będę kontynuował moją wczorajszą przygodę w trybie survival. Kuźwa, tyle wspomnień pozytywnych we mnie odżyło. Tak mocno mi się to spodobało, że chcę iść dalej. Mam nadzieję też, że Bethesda wypluje tą aktualizację do ładniejszej, lepszej, że tak powiem, wersji w stylu Skyrim Anniversary Edition szybko, zanim wyjdą inne, lepsze, fajniejsze gry. Przynajmniej dla mnie. W środę wrócę do Star Citizen, przynajmniej zaryzykuję. Xenotred ma trwać do jutra, jak wiemy Xenotred bardzo dużo psuje do tego już napsutego środowiska, więc ufam, że od środy będzie to w jakimkolwiek, przynajmniej minimalnym stopniu grywalne w odróżnieniu od absolutnie niegrywalnego, jaki mamy w tej chwili, przynajmniej z mojej perspektywy. W sobotę powtórzymy to samo, też będzie Star Citizen. Tutaj zaznaczam, oba w obu przypadkach Star Citizeny są z taką małą gwiazdką, z takim disclaimerem, że to może się zmienić w razie, gdyby eksplozje, fajerwerki i niedziałające pierdoły znów nas dogoniły. W niedzielę natomiast powrócę do Fallout 4 po raz kolejny i zamkniemy ten tytuł tak postapokaliptycznie, z taką dobrą nostalgią, nie? Taką dobrą nostalgią, to taki dobry vibe nostalgiczny. W przyszłym tygodniu natomiast, powiem wam, powracamy na Marsa hodować ziemniaki. Matt Damon byłby dumny. Tak, okej. Okay. No, to ja idę, zawijam się, bo wyczyściłem ruszt, teraz trzeba podpalić węgiel i jebnąć o niego jakimś mięsem, więc miłego, smacznego i do zobaczenia na Twitch.